Zatrzymajcie się! Chcę wam powiedzieć o czymś, jak doświadczyłem Boga. I od samego początku, od małego, wychowywałem się w rodzinie katolickiej. Uważałem, że znam Boga. Że znam Boga i tak dorastałem. Wychowałem się bez ojca. Chodziłem do kościółka. Ale wiecie co? Nigdy nie doświadczyłem Boga. Nigdy nie doświadczyłem Boga, który mi pomógł, który mnie wesparł w czymś trudnym. Wiecie co? Cały czas miałem przedstawiony obraz Boga, że jest okrutny, że gdy zrobię coś złego, to On mi nie pomoże, że będzie mnie bił. Wiecie co? Nie poznałem Boga takiego. Nie poznałem takiego Boga i gdy ja dorastałem, to w moim sercu była pustka. I wiecie co? Przez tą pustkę ja wchodziłem w pewne rzeczy. Wchodziłem, ja imprezowałem, zacząłem imprezować. Wiecie co? Do momentu, kiedy konkretnie nie spróbowałem narkotyków. I wiecie co? Od razu się otwarłem na to. Zacząłem więcej imprezować, po kilka dni. I wiecie co? Moje życie tak wyglądało. Od weekendu do weekendu. Do momentu, kiedy konkretnie się nie zaćpałem. I powiedziałem, leżałem w swoim pokoju, w łóżku i powiedziałem: Boże, jeżeli jesteś, jeżeli żyjesz, to pomóż mi, bo ja nie chcę już tak dalej funkcjonować i żyć dalej. I wiecie co? Przyszedł Bóg do mojego domu. Przyszedł Bóg do mojego pokoju. Jezus Chrystus. Przyszedł Jezus Chrystus. Taki, który w swojej łasce i chwale opowiedział: Damian, ja cię podniosę. Damian, ja cię nie zostawię. I Damian, ja ciebie kocham. I wiecie co? Te słowa mnie dotkły. Dotkły mnie. Tak mocno, że ja drugiego dnia wstałem i ja w ogóle nie czułem głodu alkoholowego, narkotykowego. Byłem uzależniony 8 lat. Byłem dealerem narkotyków. Byłem kibicem. Wiecie co? Ja tą pustkę wypełniałem seksem, konkretnymi imprezami. Ale ja tego dnia powiedziałem: Boże, jeżeli żyjesz, to ogarnij moje życie. I wiecie co? W 2015 roku poznałem Jezusa. Nie poznałem jakiejś postaci religijnej. Nie poznałem jakiejś postaci na obrazku. Poznałem Boga. Poznałem Jezusa, który wjechał w moje życie. W 2015 roku ja mu się oddałem na 100%. Całkowicie oddałem mu swoje serce. Otwarłem moje serce dla Niego. I wiecie co? On je ogarnął. Zaczął ogarniać moje życie. I wiecie co? Bóg, Jezus w ogóle pokazał mi rozdział cały starego mojego życia. Jak grzeszyłem, jak ja się paprałem. I wiecie co? Chcę wam powiedzieć, że każdy dziś tak funkcjonuje. Każdy dziś funkcjonuje, każdy dziś żyje w grzechu. Nie wiem, ale ja tak żyłem. I ja tego doświadczyłem i nikt mi teraz nie powie, że nie. Kochani, Jezus Chrystus naprawdę żyje. Jezus Chrystus naprawdę uwalnia. I Jezus Chrystus jest tylko jedyną drogą do Boga Ojca. Bo Jezus Chrystus objawił nam tatusia. Ja w 2015 roku doświadczyłem Boga. Jezusa, który objawił mi Ojca. Boga Ojca. Kochani, stoję tutaj dziś i chcę wam powiedzieć, że musicie się narodzić z Bożego Ducha. Bo tak mówi Słowo Boże. Tak mówi sam Bóg. Kochani, ja żyłem w grzechu. I wiecie co? Wyczytałem w Słowie Bożym, że karą za grzech jest śmierć. Jest śmierć. Jeżeli się paprasz świadomie w grzechu, to wiesz, co cię czeka. Czeka cię piekło. Czeka cię piekło. I nie pomoże ci jakiś inny pośrednik. Żadnego czyśćca nie ma. Nie pomoże ci to, że w niedzielę pójdziesz do kościółka, będziesz klęczeć, a później wyjdziesz i dalej będziesz funkcjonował. Będziesz trzymał stery swojego życia. Od momentu, kiedy poznałem Jezusa, oddałem mu ster swojego życia i On realnie wjechał w moje życie. I Jezus nie jest jakąś religią. Jezus jest osobą, który chce osobistej relacji z Tobą, bo Bóg nas do tego powołał, abyśmy mieli z Nim relacje. Relacje. Kochani, Słowo Boże mówi, że nie jesteście zbawieni z uczynków, ale z łaski. I gdy ja poznałem Jezusa, On dał mi łaskę. Ja trwałem konkretnie, ale On dał mi łaskę. Ja się nie musiałem spinać, nie musiałem się starać. Byłem zaśpany, On do mnie przyszedł i dał mi łaskę. I moje życie diametralnie się zmieniło o 180 stopni. Narodziłem się z Bożego Ducha. Kochani, to nie jest powtórne narodzenie fizyczne.
To jest narodzenie się! Ty powierzysz swoje życie i oddasz mu Jezusowi, to On wyleje na ciebie swojego ducha, realnie. Chodziłem na religię. I w ogóle to jest ściema. W ogóle nie wiem, po co ludzie szukają sobie pośrednika. Jak Słowo Boże mówi, że jest jeden Bóg i jeden pośrednik, który nas z Nim łączy, Jezus Chrystus. Nie potrzebujesz księdza, nie potrzebujesz jakiejś świętej osoby. Bezpośrednio przyjdź do Jezusa. Powiedz, przyznaj się do tego, że Ty jesteś, masz ego. Ja tak funkcjonowałem, byłem egoistą, trzymałem ster swojego życia. Bóg chce dziś pojednać się z Tobą. Nie przez jakąś religię. Ja w ogóle mam wywalone na religię. Ja poznałem Jezusa. Jego miłość, Jego dobroć, Jego łaskę. Moi znajomi tego doświadczyli. Również Ty możesz tego doświadczyć. Chcę Ci powiedzieć jedno, że Ty możesz uważać się za dobrego człowieka. To jest dobre, ale powiem Ci, że nie trafisz za to do nieba. Musisz narodzić się z Bożego Ducha. Musisz odwrócić się od grzechu. Musisz oddać życie Jezusowi. Musisz powiedzieć, że to On jest jedynym Panem i Zbawicielem i pośrednikiem. Kochani, ja tutaj stoję bez spiny. Miałem problemy psychiczne przez narkotyki. Gdy konkretnie poćpałem, zapadałem się w podziemia. Bałem się na drugi dzień wyjść z domu. A Jezus mnie wyleczył. Jezus mnie uleczył. Bo wyczytałem w Słowie Bożym, że 2000 lat temu Jezus chodził. On uzdrawiał. On wypędzał demony. Nic się nie zmieniło od tamtego czasu. Nic się nie zmieniło. Jeszcze gorsze rzeczy się dzieją. Chcę wam powiedzieć, że diabeł robi wszystko, aby was oddzielić od Boga żywego. Aby oddzielić was od Jezusa. Od relacji z Bogiem. Odwróćcie się od grzechu. I przybliżcie się do Boga. Otwórzcie serce dla Niego. Jeżeli chcesz realnie Go poznać. Jeżeli chcesz poznać Jezusa. Ja w 2015 roku podjąłem decyzję. I to była najwspanialsza decyzja w moim życiu. To jest najwspanialsza decyzja. Widzicie co? Ja teraz wszystko widzę na kolorowo. Ja nie jestem sam. Żyje we mnie Chrystus. On chce w was zamieszkać. Ale odwróćcie się od tego świata, bo ten świat jest skażony. Bóg powołał was, abyście byli z Nim w niebie. Ale każdy dzisiaj ma swój ster, swoją drogę, spieszy, nie wiadomo gdzie. Ja tak spieszyłem. Kochani, mam na imię Damian. Ja tutaj stoję. Ja wam mówię o Bogu. Ja wam mówię o Jezusie. Hallelujah.